Dzień dobry. Słuchajcie, odwiedziliśmy dzisiaj panią Irenę, która jest doktorem nauk biologicznych i przyrodniczych. Pani Irena nam opowie, jak zadbać o swoją odporność, która jest bardzo, bardzo ważna teraz, w dzisiejszych czasach. Mamy bardzo dużo wirusów, mamy bardzo dużo zagrożeń, jak wszyscy wiemy, i nikt nam nie pomoże zadbać, słuchajcie, o nasze zdrowie, o naszą odporność, o to, żebyśmy przeszli to w łagodny sposób, niż my sami. Słuchajcie, wiele osób może zrobić takie rzeczy w domu, może zadbać o siebie. Pani Irena nam opowie, jak to wpływa na nasz system immunologiczny, co należy zrobić, żeby podnieść tą odporność, bo wszystkie rzeczy, które nam proponuje współczesna medycyna na te choroby wirusologiczne, to są rzeczy objawowe. I tak naprawdę lekarze i tak czekają, aż nasz system immunologiczny zwalczy te patogeny, które nam teraz zagrażają. Więc licząc tylko na szpital albo na jakieś tam respiratory, to jest tylko działanie objawowe. Najważniejsze, żeby nasze jelita zadziałały, nasza grasica, nasza śledziona, żebyśmy po prostu wzmocnili się jak najbardziej. Pani Irena jest specjalistą z tej dziedziny, zajmuje się tym i zawodowo, i hobbystycznie. Od kiedy pamiętam? Po prostu jest to już kolejne pokolenie, które się zajmuje dbaniem w naturalny sposób o odporność. Dzisiaj chcielibyśmy opowiedzieć o kiszonkach. Pani Irena też, jak będziecie chcieli, będzie mogła w kolejnym odcinku opowiedzieć nam o syropach podnoszących odporność i działających na górne drogi oddechowe, które sami możemy zrobić, oraz o octach, które są naturalnymi, takimi bardzo silnymi antybiotykami. Kiedy już nic nam nie pomaga, pijemy taki ocet i stajemy na nogi. Proszę. Dzień dobry, witam serdecznie. Nazywam się Irena Jarzyńska, jestem biologiem, emerytowanym nauczycielem akademickim, więc mam czas, chęć, ochotę i do działania. I chcę się z Państwem podzielić moją pasją, czyli dbaniem o zdrowie. Bo właśnie odporność organizmu to jest najważniejsza sprawa, bo to w ten sposób eliminujemy przyczyny wielu chorób. Ważne także jest to, żebyśmy sami robili w tym kierunku dużo. Hodowali warzywa albo kupowali od rolników ekologicznych lub produkujących naturalnymi sposobami i sami w domu robili proste dodatki do naszej żywności. Przede wszystkim kisimy kapustę i ogórki, to wiemy, ale bardzo dobrym jest również kiszenie buraków. To jest taki zakwas z buraków, nie tylko buraki, tutaj także marchew, pietruszka, czosnek, cebula, imbir, szan, czyli to jest taki bardzo wartościowy produkt. Pijemy ten sok, ten zakwas, ale również jemy te warzywa. Bardzo dobre są oczywiście ogórki kiszone, ale jeżeli dodamy papryki albo papryczki chili, takiej pikantnej, to ogórki będą ogniste, jak to u mnie mówią w domu. U mnie w domu najlepsza jest kiszonka wielowarzywna, gdzie dodaję do różnych warzyw i zalewam słoną zalewą różne warzywa, prawda? Ale także można zobaczyć... A chciałem się zapytać Pani Ireno, jaki tu jest skład tej kiszonki? Na samym dnie są twarde warzywa. Marchew, pietruszka, potem są, jest rzodkiewka, są kalafiory, jest dynia, jest czosnek i zalewa się wodą, słoną wodą przegotowaną, o której zaraz powiem. Również będzie kiszony kalafior, zobaczcie też, z kurkumą tu akurat, to pomarańczowe to nie marchewka, tylko korzeń kurkumy, ale także z przyprawami korzennymi, takimi pikantnymi, bo kalafior jest takim dły. Ale kalafior jest bardzo ważny, bo on zawiera siarkę, dlatego też uodparnia. Aha, bo to siarka nas uodparnia, tak? Tak, między innymi siarka, cynk, prawda, selen. Tu kiszone pomidorki, zdawałoby się, że takie może mało ciekawe, ale w smaku bardzo dobre. Oczywiście do pomidorków najlepiej pasuje, jak widzicie, cebula i czosnek, ale także zielone liście jarmużu, prawda, które też wykorzystujemy. Tu taką ciekawostką jest super kiszonka, a mianowicie kiszony topinambur. Topinambur to jest tak zwany słonecznik bulwiasty, gdzie bulwy, tu w tym wypadku nieobrane, bo one będą dłużej kiszone, też z cebulką i z normalnymi przyprawami kisimy. I taka kiszonka z topinamburu jest doskonałym probiotykiem, bo zawiera bakterie tej fermentacji mlekowej. Sam topinambur jest prebiotykiem, bo zawiera różne substancje, między innymi błonnik. Czyli sam topinambur jest, jak to lekarze mówią, symbiotykiem, czyli takim pełnowartościowym dodatkiem do żywności. Polecam topinambur. Można na targowisku kupić u nas. Bardzo wartościowa jest kiszonka z kapusty, prawda? Bo zawsze jesienią w każdej prawie rodzinie otwiera się domowa
produkcja kiszonej kapusty. Ale tutaj polecam kiszoną kapustę pekińską. O, to jest tak zwana krótka kiszonka, która już po tygodniu jest dobra. Kapustę pekińską kroimy, szatkujemy razem z marchewką, zalewamy. Chciałam jeszcze zwrócić uwagę na inne kiszonki. Możemy również kisić, zobaczcie Państwo, arbuz, prawda? To jest taka bardzo modna kiszonka w krajach bałkańskich, w Chorwacji, w Bułgarii. Oni tam resztki arbuza właśnie zjadają miąższ, a resztki arbuza kiszą. I potem obgryzają czerwone i białe części, zielone odrzucają. Bardzo fajnie smakuje do sałatki owocowej, taki dodatek taki do chłodzących takich napojów. Innym znowu takim przykładem, który możemy zrobić, jest kiszony ananas. To jest znowuż taki patent z Meksyku, tam gdzie rosną ananasy, prawda, Hawaje i Meksyk. U nas my też możemy to kisić, dodając takie właśnie pikantne, korzenne przyprawy, jak widzicie, cynamon, goździki, może być imbir, czy ewentualnie kardamon. Bardzo smaczny, słodko-kwaśny napój i kiszonka. Oczywiście nie należy zapominać, że możemy kisić jabłka, gruszki i śliwki, bo to są nasze polskie owoce. Tylko to już trzeba wybrać odpowiednie, twarde odmiany. Ale wracając teraz do źródeł, zobaczcie Państwo, ile jest różnych publikacji na temat kiszonek. Chyba najciekawsza to będzie książka Szandora Lukasa, Sztuka fermentacji i tak zwana dzika fermentacja. To jest tak guru fermentacji, to jest człowiek, który objechał cały świat i... To jest ta książka, tak? To są te dwie książki. I zdobył informacje z różnych kultur, z różnych społeczności, którzy w ten sposób konserwowali żywność, czyli kisili. Naprawdę jest to rewelacyjna publikacja, dlatego że są kiszonki afrykańskie, azjatyckie, prawda, amerykańskie. Okazuje się, że bardzo wiele właśnie krajów słowiańskich, czyli Polska, Ukraina, Litwa, Białoruś czy kraje bałkańskie kiszą różne produkty, przechowując w ten sposób. Tu z polskich takich publikacji też jest fermentacja warzyw, też bardzo ciekawa pozycja. Domowe kiszonki, prawda, z owoców, warzyw i ziół. To są takie inspiracje. Jesteśmy już w kuchni i teraz pani Irena przygotuje nam wielowarzywną kiszonkę. Opowie nam też o każdym z warzyw, które będzie do tego używać, jakie ma właściwości, jak je przygotować, jak będzie wpływać na nasze zdrowie, bo to jest najważniejsze. To, słuchajcie, żebyśmy sami o siebie zadbali, podnieśli, nie oglądali telewizora, nie siedzieli przed tym internetem, nie czekali na te negatywne informacje, które nas z każdej strony bombardują, tylko wzięli się do roboty i zaczęli o siebie dbać, bo to jest ważne. Siedząc przed telewizorem, oglądając internet, nic nam to nie pomoże, tylko wpływa w negatywny sposób dla nas. Najważniejsze, żebyśmy podnosili odporność, potem będziemy też robili odcinek, jak zadbać na zewnątrz o swoją odporność, jak się uspokoić, jak się wyciszyć, żeby nas cały system immunologiczny, nasze ciało wróciło do harmonii, bo to jest najważniejsze dla naszego zdrowia. Bo najważniejsza jest ta energia, która powoduje, że żyjemy, że mamy siłę do życia, żeby iść dalej. Bo bez tego nic nam nie pomoże. Dobrze? Proszę, oddaję głos Irenie. Także zabieram się do pracy, bo moim zdaniem ważniejsze jest działanie niż mówienie. Ale słowa są na początku też potrzebne. Aby zrobić dobrą kiszonkę, trzeba mieć przede wszystkim dobre produkty spożywcze, o których zaraz powiem, i odpowiednio przygotowane słoiki. Słoiki muszą być wyparzone, albo w piekarniku, albo wygotowane. Wieczka absolutnie wygotowane. To wszystko musi być w miarę czyste. Następny element to jest zalewa do kiszonek, czyli słona woda. Tutaj zagotowałam 4 litry wody. Tak jest. Bardzo ważne, żeby na każdy litr dodać jedną łyżkę, płaską łyżkę soli. Sól kamienna oprócz chlorku sodu zawiera inne bardzo ważne minerały. Na każdy litr dajemy łyżkę soli. Tutaj są 4 litry, więc 4 łyżki soli. Większość czynności będę, jak widzicie, wykonywać drewnianą łyżką. Dlaczego drewnianą? Dlatego, że ona, metal, może wejść w reakcję chemiczną, na przykład z solą lub różnymi minerałami. To jest oczywiście bardzo krótki proces, więc można normalną metalową łyżką, ale lepiej drewnianą. Po nasypaniu soli do wody, gorącej, wrzącej, odstawiamy ją i przechodzimy do przygotowania słoików z kiszonkami. Do słoików będziemy wkładać przyprawy, czyli koper, liście laurowe, ziele angielskie i gorczycę. A następnie będziemy wkładać pokrojone warzywa. O każdym warzywie zaraz coś powiem.
Do kiszonek bardzo ważny jest dodatek czosnku. Czosnek jako roślina cebulowa zawiera bardzo dużo siarki i taką substancję alicyna, która działa jak naturalny antybiotyk. Samo jedzenie czosnku surowego jest już profilaktyką. Także do każdego takiego słowiczka dodajemy jeden ząbek czosnku. Na początku do słowiczków tych kiszonek wielowarzywnych wkładamy warzywa twarde, które najdłużej się będą kisiły. Ja tu proponuję marchewkę. Marchewka, jak wiecie, jest warzywem korzeniowym o różnych kolorach, ale ta pomarańczowa ma najwięcej karotenu, bardzo wartościowego dla naszego wzroku i układu pokarmowego. Marchewkę do kiszonek kroimy w talarki i wkładamy na dno słoika. Kolejnym warzywem, który warto wykorzystać do robienia kiszonek, jest rzepa, rzodkiew. Tutaj jest biała rzodkiew, tak zwany sopel lodu, którą też wykorzystujemy do kiszenia, ponieważ zawiera dużo siarki i bardzo dobrze działa na wątrobę. W zasadzie jest to taki naturalny rafaholin, prawda? Regenerujący wątrobę. Tu odkroiłam, jak widzicie Państwo, końcówki. Ta rzodkiew, jak widzicie Państwo, jest nieobrana. Bardzo ważne, żeby ją taką obieraczką do warzyw obrać w ten sposób, ale co najważniejsze, nie wyrzucać tych resztek roślinnych. Dlaczego nie wyrzucać? Zobaczcie, te wszystkie resztki roślinne, łuski cebuli, czosnku, skórki warzyw, wykorzystujemy do super zupy. Z tych właśnie resztek gotujemy wywar warzywny, który nam możemy wykorzystać do produkcji domowej zupy, na przykład żurek, pomidorowa, jarzynowa. Kolejnym etapem będzie krojenie rzodkwi, czyli tej białej rzodkiewki. Proponuję pokroić ją w plasterki. Żeby to było apetyczne, szczególnie dla dzieci, proponuję wyciąć z tych plasterków rzodkwi charakterystyczne wzory, gwiazdeczki i serduszko. W następnej kolejności wkładamy pokrojone warzywa w taki estetyczny sposób, ponieważ jemy oczami, więc to też musi być w miarę ładnie. Kolejne warzywo, które wkładamy do kiszonek, jest cukinia. Mogą być ogórki, ale o tej porze roku dostępna jest cukinia. Kroimy w inne kształty, żeby to było estetyczne i smaczne. Kolejnym warzywem w kiszonkach wielowarzywnych jest dynia. Ja tutaj proponuję dynię Hokkaido. Jest to taka japońska odmiana dyni, która rośnie już w Polsce. Ona ma bardzo twardy miąższ, cieniutką skórkę, którą możemy jeść, ale bardzo dużo karotenoidów, czyli wartościowych substancji wpływających na nasz wzrok, na układ również odpornościowy. Kolejnym bardzo ważnym warzywem, które powinno znaleźć się w kiszonkach, jest cebula. Proponuję cebulę tą czerwoną, ponieważ oprócz tej alicyny i substancji siarkowych ma jeszcze flawonoidy czerwone, takie fioletowe. Kolejnym warzywem jest seler. Seler korzeniowy i seler naciowy. Jeden i drugi wzmacnia odporność i bardzo dobrze działa na układ pokarmowy człowieka. Kroimy w kosteczkę lub w jakieś takie talarki i dodajemy też po kilka kawałków do słoików. Kolejnym warzywem, który warto dodać do kiszonek wielowarzywnych, jest rzodkiewka. Czerwona lub taka biało-czerwona. Nie obieramy jej, tylko kroimy na połowę i dajemy jedną, dwie rzodkiewki do słoika. Ważne, żeby te warzywa były w miarę takie upchane, ugniecione. Ja to robię w ten sposób. W końcu tej kiszonki wielowarzywnej dodajemy kalafior pokrojony w małe takie kawałeczki. Kalafior jest bardzo wartościowy warzywem, który możemy jeść na surowo, ugotowany, ale jeszcze lepszy jest kiszony. Na koniec do każdej kiszonki dodajemy jedną suszoną papryczkę chili. Jest to bardzo wartościowe warzywo,
rozgrzewające, które nam wzbogaci w smak ostry kiszonka. Na zakończenie zalewamy kiszonki ciepłą, posoloną wodą i zakrywamy liściem chrzanu. Można użyć inne liście, może to być liść jarmużu, dzikiej porzeczki czarnej czy dębu. Ja mam teraz liście chrzanu. Liście chrzanu, świeże, zielone, muszą być zebrane ze stanowisk ekologicznie czystych, naturalnych, a więc nie koło drogi, tylko gdzieś na polu. Zwijamy w taki charakterystyczny sposób, wkładamy i przyciskamy. Chodzi o to, żeby te warzywa były cały czas zanurzone w wodzie. Sam chrzan, tak korzeń jak i liść, ma też właściwości bakteriobójcze i oczywiście po ukiszeniu ten liść też można zjeść, dodając do sałatki czy do zupy. Ostatnim etapem jest zakręcanie słoików z kiszonkami, zwracając uwagę, żeby w słoikach było dużo wody, więc w niektórych muszę tej wody dolać. Kiszonki, które zrobiliśmy, trzeba odstawić w ciepłe miejsce. Ja stawiam tutaj na blacie stołu przez 3 dni. One zacznie się proces fermentacji takiej aktywnej. Po 3-4 dniach wynoszę do piwnicy i trzymam jeszcze około tygodnia. I po tygodniu czy po 10 dniach są już gotowe do spożycia. Smacznego! Słuchajcie, jeżeli spodobał Wam się ten odcinek o kiszonkach i jak podnosić sobie własną odporność, bo tylko w ten sposób tak naprawdę możemy zadbać, bo jeżeli my sami nie popracujemy nad sobą, nie zwiększymy tej odporności, nie podniesiemy naszego układu immunologicznego tak, żeby potrafił zwalczać te wszystkie wirusy, grypa, przeziębienie, COVID, nikt nam w tym nie pomoże. Słuchajcie, jeżeli Wam się podoba to, po prostu komentujcie, wejdźcie na stronę do pani Ireny Jura Pachnąca Ziołami, a jeżeli byście chcieli kolejny odcinek o syropach ziołowych na górne drogi oddechowe, z czego te syropy możemy przygotować? Z ziół ogólnie dostępnych, babka lancetowata, sosna, podbiał. I oraz o bardzo silnych, naturalnych antybiotykach, napiszcie w komentarzach, przygotujemy 2 kolejne odcinki, jeden o syropkach, drugi o jak zrobić w domu naturalne antybiotyki. Z czego to są te antybiotyki? Z pikantnych warzyw, takich cebula, czosnek, imbir, chili, kurkuma. No, to zapraszam po prostu, napiszcie, co sądzicie o tej formie, abyśmy po prostu wszyscy wspierali się nawzajem, jak możemy działać i jak możemy dzielić się informacjami, żeby po prostu sobie nawzajem pomóc, żeby ten czas przejść bezproblemowo.